Cześć, witajcie, z tej strony Piorun. Piec mamy wyczyszczony. Tak samo komorę palnikową. Znaczy nie palnikową, tylko popielnikową. No i mam taką zajebistą kłodę drewna. Bo tutaj jeden z użytkowników serwisu YouTube napisał mi komentarz pod moim filmem, że trzeba palić od góry. No to panie kolego, sobie załadujemy piec dzisiaj od góry, bierzemy ścinki drewniane, załadujemy od góry, dzisiaj podpalimy od góry, zobaczymy jak to wyjdzie, dalszy ciąg będziecie widzieć jak już będę podpalał. O. Ale powiem wam szczerze, fizyki nie oszukacie, bo już wam szybko na wkrótce wytłumaczę. Dobra, mamy załadowany hipotetycznie piec drzewem, podpalacie od góry. No i to się stopniowo wypala w dół. Ale potem i tak musicie dołożyć na ten ogień drzewo. Ale ktoś tu powie, ale przy rozpalaniu nie kopci. Ale potem i tak zacznie kopcić. Więc fizyki nie oszukacie. Jeden idiota wymyślił jakiś sposób, go opatentował na YouTubie i innych serwisach, a ludzie podchwycili i kopiują. Zamiast wziąć, przetestować u siebie w domu również takie techniki. Ja po prostu się dziwię, że naprawdę, no jak w tym przysłowiu, jeden rabin mówi tak, drugi tak i weź dojdź, który mówi prawdę. To tak jak ci z tymi pompami ciepła swoimi. Że tylko mówią o zaletach pomp ciepła, ale dlaczego nikt nie mówi o tym, że jeżeli system energetyczny w Polsce runie, to tak naprawdę posiadacze pomp ciepła leżą i kwiczą w jednej chwili. Bo wątpię, żeby każdy z posiadaczy pomp ciepła miał taki system fotowoltaiczny jak Waldek z kanału panele fotowoltaiczne i PV. Czy tam pompy ciepła i PV. Wątpię, żeby każdy miał taki system fotowoltaiczny jak on. Bo już nie uwierzę w takie bzdury, że każdy z posiadaczy pompy ciepła ma od razu taką wielką fotowoltaikę na 2 razy po 10 paneli. To już naprawdę abstrakcja. Przy, jak to się mówi, zarobkach w Polsce, to bez brania kredytu, to raczej wątpię, żebyście postawili coś tak dużego. Bierzemy deseczkę. Mnie naprawdę irytują po prostu takie głupie komentarze ludzi, którzy z paleniem w piecu mają tyle wspólnego, co bezdomny z bankowością. W sumie bezdomni w Indiach to nawet terminale płatnicze mają, a nasi bezdomni w Polsce nawet nie mają, nie wiem, iPhone'a. Chociaż zdarzają się wyjątki. O, dobrze, mamy przygotowany piec do palenia, bierzemy jeszcze ścinków drzewnianych. Ja odtwarzam to tak jak na filmie na YouTubie było pokazane. Ścinków drzewnianych. O, tu mamy podpałkę do grilla. Jest to tego typu coś. I na filmie było pokazane, żeby włożyć to tak tutaj na to położyć. Wziąć kolejne. Położyć jeszcze tu z boku. Wziąć kolejne i położyć gdzieś od tutaj z boku. No i dobra. To mamy zrobione. Podpałkę odkładamy. Bierzemy papier. Rzucamy. A najlepiej to ja się będę pierdzielił. Od razu rzucę całe opakowanie papierowe. O. I mamy przygotowany piec do palenia od góry. Po prostu jestem ciekawy jak to wyjdzie. No bo każdy mówi, o, palenie od góry jest zajebiste, palenie od góry jest zajebiste. No tak, może na samo rozpalenie, nagrzanie wody, żeby ten obieg ruszył, to może i tak, ale potem i tak fizyki, kolego, jeden z drugim, trzecim, nie oszukacie. Jak to wam zacznie się wypalać, to i tak na to będziecie musieli w pewnym momencie dołożyć drewno. Więc i tak kopcić będzie, i tak kopcić będzie. Ja nie wiem, czego wy nie rozumiecie. No i dobra, słuchajcie. No, czas chyba rozpalić, no nie? No to podpalamy.
Bo powiem szczerze, naprawdę mnie interesują takie rzeczy, że niektórzy wymyślają durne technologie rozpalania tylko po to, żeby zdobyć sławę na YouTubie czy Facebooku. Ja uważam, że fizyki się nie przeskoczy, bo jeżeli rozpalimy na poziomie właśnie od góry, to płomień będzie wypalał całe drzewo powoli, ale jednak wypali do dołu. Więc co? Będziecie w żar wpychać patyki na siłę? Każdy przecież podłoży od góry. Więc dla mnie, ja to uważam, że to jest bezmyślność po prostu. Po to właśnie zamontowałem miarkownik ciągu, że jak piec osiągnie zadaną temperaturę, to klapa się przymyka całkowicie do końca. Zostaje tylko 1,5 mm średnicy tylko po to, żeby po prostu był śladowy dopływ powietrza. Niektórzy to naprawdę są fryzykami doskonałymi. Muszę przyznać, że wymyślanie po prostu takich według mnie niezbyt mądrych rozwiązań na potrzeby wyświetlania filmów na YouTubie to jest genialnym pomysłem w Polsce. Każdy normalny człowiek to takich ludzi wyśmieje, no palenie od góry, no ja pierdzielę. Dla mnie to jest chore, bo to nie ma na to żadnego zastosowania, bo i tak będziecie musieli na przykładzie podłożyć te durne drewienko od góry z powrotem. No i palimy od góry. Nie wiem, dla mnie to jest tak naprawdę szczerze poraniony pomysł całkowicie. I tyle. No i dobra, rozpalone. Teraz zamykamy. I powinna dziać się magia. Palić się pali. Ale niech będzie otwarte, bo się może rozpali lepiej. No jak dla mnie nie widzę efektywności takiego rozpalania. No ale że nie było, że ja coś tu popieprzyłem czy coś. Dorzucimy trochę papieru i kolek. O. Przez poddasza wyciągnąłem trochę tego. Jako podpałkę. Nie wiem, powiem wam szczerze, do mnie to coś takiego nie dociera, po prostu palenie od góry. Żeby co, sąsiady, dym na ich budynki nie leciał? Jest takie mądre powiedzenie, jak się budowali koło was, to chyba wiedzieli, co się będzie działo, a nie, że teraz mają pretensje. To tak jak ludzie z Warszawy idą na wieś i wzywają policję na rolników, bo im śmierdzi kurwa gnojowicą i tak dalej. Kto ma prawa? Prawa ma rolnik, który mieszkał tam od urodzenia, a nie warszawiak, który poszedł na wieś i wielki waćpan, a słoma z dupy wystaje, bo jego przodkowie pochodzili ze wsi. O, i takie palenie to ja lubię. Więc dla mnie to jest po prostu, według mnie to jest poraniony pomysł z paleniem od góry. To się oczywiście będzie palić, pod warunkiem, że będziemy co chwilę dorzucać paliwa, żeby się paliło. A ja paliwa mam w tym roku pod dostatkiem. O. Pyk, pyk, pyk. I się pali, ładnie. Więc dlatego ja wam mówię, że jak ma się wam dymić, to i tak się będzie wam dymić. Ja trochę tego powiem, jeszcze raz będę się powtarzał. Nie rozumiem, nie pojmuję. Coś wam pokażę fajnego. Widzicie tą ogromną bryłę węgla? Wczoraj jak wracałem ulicą, to leżała na poboczu koło bazarków. Widać z samochodu z węglem wypadła. Dobrze, to jest teraz moja. Mam kawał węgla. No dobrze, palić się pali.
No i temperatura na miarkowniku. Poczekajcie, poświecę. Na miarkowniku dojdzie do 60 stopni. Klapka od dolotu powietrza zamknie się całkowicie. Jak temperatura spadnie, klapka się otwiera, piec się rozpala na nowo. Dobre, niezawodne. Powiem wam coś takiego głupiego. Możecie mnie wyśmiać, że jestem paranoikiem, ale ja powiem tak, że jak system energetyczny w Polsce siądzie całkowicie na jajach, to dopiero posiadacze pomp ciepła przekonają się o tym. I powiem szczerze, wtedy będziecie dopiero kwiczeć i piszczeć na YouTubie, że nie ma prądu, bo nie ma się czym ogrzewać. Grzej się świeczkami w doniczce glinianej. Bo jak mieliście możliwości, żeby zainwestować nawet we własną podstawową fotowoltaikę z takimi 8 akumulatorami, jak i magazyn energii podstawowy, to wszyscy siedzieliście na dupach i nic nie robiliście. A ja w tym czasie właśnie główkuję po to, żeby ten system UPS-a i akumulatora spiąć ze swoją fotowoltaiką, tylko muszę kupić znowu kolejną przetwornicę, która ma czystą sinusoidę po to, żeby ten system tu zasilić kablem stamtąd. No to nie będzie problem. To nie będzie problem. Ja sobie poradzę, ja sobie to zbuduję. Tak samo w garażu będzie osobna instalacja fotowoltaiczna, tylko po to, żeby zasilać oświetlenie w tym garażu. Dopiero potem będzie dane coś lepszego. Ale ja cały czas idę, w coś inwestuję, w coś ładuję pieniądze, a nie wydaję na nie wiadomo co. U mnie cały czas widać, że coś się dzieje. Cały czas na YouTubie, moim kanale, coś się dzieje. Cały czas coś jest, coś się dzieje. A większość ludzi pokazuje swoje pompy ciepła, jakie tam wartości, ile wykręcili, jaka efektywność. A raz powiedzcie, ile was wynosi serwis tej pompy, ile ta pompa wpierdziela prądu. Takie rzeczy. A nie pokazujecie już, bo panowie mi ustawili, bo sam byś nawet nie umiał ustawić tej pompy ciepła. Najlepszy tekst, jaki słyszę na polskim YouTube, pani, ja się na tym nie znam. Przecież to jest logicznie udowodnione, że jeżeli gość, serwisant pomp ciepła usłyszy od typa, że panie, ja się na tym nie znam, to z automatu ten koleś już wie, że można takiego właściciela wrąbać dosłownie na wszystko. Można mu wcisnąć dowolny kit, a taki idiota i tak to łyknie. Jakby tak nie było, gdyby to co mówię nie było prawdą, to nie byłoby całego nabierania na wnuczka, na księdza, na elektryka. Zaraz ktoś powie, da, ale to starzy ludzie. No nie tylko starzy, młodzi ludzie też się nabierają na takie rzeczy. Jakby tak nie było, to by to się nie działo. Sorry bardzo, ale jest taka prawda. Pozdrawiam serdecznie wszystkich posiadaczy pomp ciepła i fotowoltaiki. Ja się z tego systemu nie nabijam, tylko stwierdzam, że oba systemy mają problem. I te oba systemy właśnie powinny być połączone, a połączone takim durnym kopciuchem, jak wy to nazywacie. Bo powiem tak, macie tak mocną fotowoltaikę, że sobie pompę ciepła zasilić tylko z niej? No nie macie, na pewno nie macie. Nie wierzę, że każdy ma dwa zestawy po 14 paneli na swoim terenie. Nie wierzę w to i nie uwierzę. Bo nie byłoby was stać na to nawet. A ja uważam, że pompa ciepła sprzężona z tradycyjnym kopciuchem jest o wiele lepsza. No bo jak w poprzednim filmie powiedziałem, bo skoro właściciele pomp ciepła i fotowoltaiki mówią, że ich systemy są tak zajebiste, a zimą palą w zwykłych kopciuchach, to znaczy, że te systemy nie są zajebiste. Ja uważam, że wymiana piecy na piątą klasę to jest gówno warte, bo te piece tak naprawdę to jest to samo co ten,
tylko tam macie pierdolnięty certyfikat i tyle. I to się wszystko rozchodzi. A ludzie i tak robią tak, że spawają sobie kratkę z prętów i wstawiają tą kratkę do środka pieca, nawet na pelet, czy na jako groszek z podajnikiem. I palą normalnie drewnem, co jest podobno zakazane, nie wolno, kary, kary. Jakoś nie widzę, żeby były kary. Ale zobaczcie, w piecu, jak ja mam trzeciej klasy, ja już nic nie mówię. Nie wolno palić węglem, drewnem. No nie? Bo Unia każe. Ale w piątej klasie już możecie palić drewnem. No to gdzie tu jest sens, gdzie logika? Odpowiedzcie mi. Dlaczego w piecu piątej klasy możecie palić drewnem, a w czwartej, trzeciej podobno nie, bo Unia każe, bo Unia zakazuje i masz robić tak, jak Unia ci każe. Ludzie, jeszcze trochę, to unijni politycy będą ci mówić, jak masz żyć i co masz robić w życiu. Bo do tego dojdzie. A wy zamiast powiedzieć wreszcie stop, to przyklaskujecie i jeszcze robicie z tego imprezę ogólnoświatową. Ja nie wiem, jakim trzeba być dzbanem, żeby przyklaskiwać temu, co Unia ci każe, a nie mieć własnego głosu rozsądku. Zobaczcie, poszedł vibe na piece gazowe, wszyscy wyrzucali kopciuchy i kupowali piece gazowe. A jak wybuchła wojna na Ukrainie, to wszyscy się za łeb złapali. I teraz co? I teraz będzie zakaz palenia gazem, bo co? Bo już gaz nieekologiczny, bo nie jest darmowy od Rosjan? No bo tak to widać. To teraz pompy ciepła, za chwilę pompy ciepła już też będą nielegalne. Tylko ciekawy jestem, co teraz wymyślą. No teraz to już czynnik chyba nie będzie. Teraz zrobią, że pewnie inwertery będą chińskie i nielegalne. Bo pewnie chińska technologia, chińskie podsłuchy będą w tych inwerterach czy coś. Oni zawsze, unijni politycy zawsze coś wymyślą, żeby tylko was zerżnąć z nadmiaru gotówki, który plebs ma. Pozdrawiam serdecznie. I zobaczcie. Się rozpaliło. I co teraz muszę zrobić? Teraz i tak muszę podłożyć. Bierzemy. O. I tak muszę podłożyć. O, muszę i tak podłożyć na palące się ten, żeby podtrzymać ten żar. Mimo, że piec jest naładowany, to ja wolę coś tam dorzucić. Bo wtedy mam na pewno pewność, że się pali. Więc ja uważam, że palenie od góry jest głupie, dlatego że i tak nawet jak wam się to wypali, to i tak musicie wziąć i podłożyć do tego pieca. Więc gdzie tu jest sens, gdzie logika? Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy dalej myślą, że palenie od góry jest takie zajebiste. Powiem jeszcze raz, fizyki kurwa nie oszukacie.